Polskie Radio Białystok. Monika, dzisiaj wyszłaś w wyjściowej szóstce. Także dla Ciebie ta sytuacja nowa w tym sezonie. Tak, zdecydowanie w pierwszej szóstce jeszcze ani razu nie wychodziłam, więc było to dla mnie coś nowego. Nowe doświadczenie, lekcja na pewno do wyciągnięcia, tym bardziej przy tak dobrym przeciwniku. No właśnie, przeciwniczki zdecydowanie z najwyższej półki tutaj nie dały Wam za wiele pograć tak naprawdę. No tak, no wiadomo, to jest lider tabeli, dziewczyny będą szły na awans na pewno do ekstraklasy. My jesteśmy w roli Beniaminka, więc nie byliśmy faworytem, ale jedyne co mogę powiedzieć, to każda z nas na pewno zostawiała serducho na boisko, robiłyśmy co mogłyśmy. No, dla każdej to na pewno jest cenna lekcja, łapanie doświadczenia. Właśnie, też żeby tak nie było pesymistycznie, bo rzeczywiście zostawiłyście kawał tutaj zdrowia, kawał serducha, też wiele radości momentami dawałyście kibicom, co było słychać na tej hali na pewno. Też z każdej porażki wyciągamy wnioski, głowa do góry. Dokładnie, no tak jak mówiłam, to jest dla nas bardzo cenne doświadczenie, na to będę na pewno naciskać i na pewno nie spuszczamy głów na dół, po prostu przygotowujemy się w tygodniu na następnego przeciwnika, na wyjazd do Sosnowca bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, więc... Tak. Na pewno nie jest to dla nas jakieś pesymistyczne doświadczenie, tylko trzeba wyciągnąć wnioski i napędzać się dalej. Także prężymy mózg i walczymy dalej. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Trenerze, nie było tej niespodzianki, na którą liczyli co niektórzy. No nie było, była walka, dziewczyny ambitnie zagrały, ale zespół z Tarnowa pokazał, że jest to pretendent do awansu. Zasłużenie wygrał 3-0. Też była to okazja dla zawodniczek pokazania się też nieco dłużej dla niektórych w tym meczu. Tak, tu my w tym meczu to Tarnów musiał wygrać, tak? My mogliśmy, więc też był czas i miejsce, żeby więcej dziewczyn zagrało. Weszły na boisko, pokazały co potrafią. Myślę, że dysponujemy wyrównaną 13 i brawa dla nich za to. Kapitan z zespołu przeciwnego powiedziała, że takim pozytywem jest gra w obronie basu. Czy trener jest zadowolony z tej gry w obronie? Czy jestem zadowolony z gry w obronie? Dziewczyny zagrały ambitnie przede wszystkim, tak? One bardzo chciały tutaj podbić każdą piłkę. Ofiarnie broniły, ale ogólnie myślę, że ten system blok obrony jeszcze wymaga sporo do poprawki. To też była zmiana po raz pierwszy, inną szóstką wyszedł trener na ten mecz. Czym to spowodowane było? Czym to spowodowane było? Spowodowane tym, po prostu chciałem dać szansę Oli Szymańskiej, Melisa, tak, jeszcze Jula Iber jest, Daria Rafalska jest. Trzeba po prostu szukać optymalnej szóstki. Myślę, że dziewczyny pokazały, że są pełnoprawnymi zawodniczkami i tu nie ma pierwszej szóstki, drugiej szóstki. Każda z nich może w każdym meczu wejść i zagrać. To zdecydowanie. Za tydzień jest wyjazd do Sosnowca i tam czego szukamy? My zawsze szukamy 3 punktów, tak? Więc jedziemy do Sosnowca z wiarą i nadzieją, że przywieziemy 3 punkty. No i oby tak było. Dziękuję bardzo. Alleluja. Kapitan zespołu gości Karolina Szczygieł-Głód i też prywatnie przyjaciółka Barbary Sekolińskiej atakującej. No właśnie, tutaj mamy dwie dziewczyny. Dzień dobry. Czemu wygrałyście ten mecz? Dlaczego nie oddałyście nam seta? No przygotowujemy się do awansu, więc musimy wszystkie mecze grać jak najlepiej potrafimy, więc tutaj nie ma czułości dla przyjaciół na boisku. Czemu nie zaliczyła Pani na mnie ani jednego bloku, ani ja na Pani? Ale kiwnęłam i kiwka wpadła, więc kurde, to się bo liczy. Akurat nie byłam w obronie, no dobrze, trudno. Także proszę kontynuować wywiad. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam i pozdrawiam męża tej Pani. A więc absolutnie tutaj przyjacielska relacja, na boisku tego nie było widać. Jesteście bezlitosne w ogóle dla wszystkich rywali w tej lidze póki co. No musimy grać konsekwentnie, musimy grać stanowczo. Jeśli chcemy dojść do tej najwyższej ligi, to tak trzeba grać, no nie ma innego wyjścia. Co byś mogła Ty powiedzieć? Jakie plusy widzisz zespołu z Białegostoku? Czym tutaj Wam dziewczyny z kolei, jakieś takie pozytywy Ty widzisz w tej drużynie? Dziewczyny bardzo dobrze bronią i widać, że jest taki team spirit, więc fajnie, fajnie. Naprawdę, gdyby nie kilka takich akcji, to myślę, że mogłoby być różnie. No tam w drugim secie była taka możliwość jeszcze nawiązania tej walki, ale jak trzeba, tak jak kilkakrotnie w komentarzu wspominałem, odpalacie ten
kolejny bieg, no i uciekać. No tak jak mówiłam, musimy grać konsekwentnie. Jeśli chcemy zdobyć ten najwyższy cel, no to musimy być bezlitosne. Polskie Radio Białystok. Przepraszam, ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy przyjdzie Pani w przyszłym sezonie grać do Białegostoku? Na razie myślę o tym sezonie, co jest teraz. Zobaczymy w przyszłości. Ale wszystko się może zdarzyć. Rozpatrzy Pani taką propozycję? Za trudne pytanie. Proszę Pani Barbarę mi tutaj zadaje przed kamerami. No może już w okienku zimowym. W okienku zimowym, tak jest. Dziękuję bardzo.